Podczas Straż Pożarna w Zborowej przeżywa uroczystość 50-lecia istnienia. Z tego to powodu gromadzimy się tutaj w Przeczyckim Sanktuarium, aby modlitwą, uroczystą mszą świętą rozpocząć te obchody jubileuszu. W czasie tej mszy świętej miłosierdziu Bożemu polecamy tych strażaków, którzy przynależeli do Straży Pożarnej w Skórowej i już odeszli do wieczności. A za wszystkich nieobecnych strażaków i ich rodziny modlimy się, wypraszając Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Przeczyckiej. Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwiali. Dlatego, że
Ilu strażaków przychodzi tu
przed cudowną figurę Matki Bożej. Przychodzi orkiestra, przychodzi brat strażacka ze sztandarami, z wozami bojowymi. Jak to wszystko się zmieniło. Dawniej były wyznaczone konie, furmanki, które wiozły strażaków do pożarów. Dzisiaj odbywa się to bardzo szybko, można powiedzieć błyskawicznie. Nie tylko do pożarów, ale również do innych wydarzeń, które są w naszym życiu i do wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych. Dzisiaj obchodzimy 50. rocznicę założenia Straży Pożarnej właśnie w Skórowie. Inne jednostki powstawały i 50 i więcej lat wcześniej, bo ten przedział czasu drugiej połowy XIX wieku daje się zaznaczyć jako ten czas, w której najwięcej te straże brały początek. Dzisiaj polecajmy wszystkich strażaków spieszących na pomoc, nie tylko z tego oddziału Skórowskiej Straży, ale i wszystkich straży, i ochotniczych, i zawodowych. I tak módlmy się, jak modlą się każdego 16 sierpnia strażacy obecni w naszym sanktuarium, abyśmy od akcji wracali zdrowi i szczęśliwi. Amen. Wielka tajemnica wiary. Głosi
apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem. Aby każdy, kto będzie czytał te słowa tej tablicy, niech przypomni sobie wszystkie te prawdy, które ona zawiera. Przez Chrystusa, Pana naszego. Do obchodu uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Szczurowej.
Dziękuję. Proszę prowadzić zgodnie z tym ceremoniałem. Wchodzą druhowie Piotr Pruchnik, Witold Baran i druh Wojciech Gil. Proszę. Pod oddziały baczność. Poczet flagowy. Baczność. Dobre. Do podniesienia flagi państwowej marsz. Poczet flagowy z okazji uroczystości 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórowej flagę państwową podnieść. Baczność, pododdziały spocznij. Dzień dobry, witam wszystkich państwa, zaproszonych gości, witam strażaków. Chciałbym serdecznie powitać na tych uroczystościach tutaj dzisiaj w Skórowej, w tej pięknej, ja mu powiedziałem wcześniej, przemodlonej pogodzie. Cieszymy się z państwa obecności, a w szczególności witam pana wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie, pana Władysława Tabasza. Witam serdecznie starostę powiatu dębickiego, pana Andrzeja Regułę. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Smołę. Witam radnych Rady Powiatu Leszka Bieńka oraz pana Kazimierza Sarnę. Witam serdecznie naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, młodszego brygadiera Jacka Pawłowskiego. Serdecznie witam burmistrz Pilzna, panią Ewę Gąbiowską. Witam serdecznie sąsiada, wójta gminy Jodłowa, Roberta Muchę. Witam wiceprezesa Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy, pana Stanisława Bryka. Witam serdecznie sekretarza zarządu oddziału powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej EP w Dębicy, trucha Zbigniewa Mroza, który prawdopodobnie dotrze, bo jeszcze jak widzę, jest nieobecny. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta w Brzostku, pana Daniela Wójcika z radnymi. Witam serdecznie pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku. Witam komendanta Komisariatu Policji w Brzostku, nadkomisarza Mirosława Więcka. Witam komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, pana Krzysztofa Zegarowskiego. Witam członków zarządu gminnego OSP w Brzostku. Witam serdecznie przewodniczącego zarządu miasta Brzostek, pana Jerzego Potrzeby. Witam sołtysów gminy Brzostek. Witam serdecznie dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyczycy, panią Joannę Przewoźnik. Podejrzewam, że jesteś obok. Witam serdecznie przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych ze Zwiernika, OSP Jodłowa,
OSP Dębowa, OSP Błaszkowa. Witam serdecznie jednostki gminne Ochotniczych Straży Pożarnych. Wreszcie na końcu bardzo serdecznie witam mieszkańców wsi Skórowa. Obecnie proszę o zabranie głosu druhnę Beatę Szady o przedstawienie krótkiego rysu historycznego OSP Skórowa. Kiedy w Przeczycy, wsi sąsiadującej ze Skórową, z powodu braku ochotników postanowiono zlikwidować jednostkę strażacką dowodzoną przez Franciszka Wala i Józefa Machowskiego, narodziła się myśl założenia OSP Skórowa. Podjęli się tego zadania uznani za założycieli miejscowej straży Antoni Baran, Wojciech Baran i Władysław Ukasik. W takich oto okolicznościach w 1965 roku powstała jedna z młodszych jednostek strażackich na terenie powiatu dębickiego. Jej pierwszym prezesem został Władysław Ukasik, natomiast funkcję naczelnika pierwszy sprawował Edward Szpak. Przez kolejne lata funkcjonowania jednostki naczelnikami byli kolejno Edward Szpak, Władysław Ukasik, Eugeniusz Dudek, Bogdan Błoniarz i Jacek Dziedzic. W początkowych latach działalności jednostki skromny sprzęt, jaki z wielkim trudem udało się ochotnikom zgromadzić, przechowywany był w zabudowaniach Wojciecha Barana. Na podstawowym wyposażeniu znajdowała się ręczna pompa i wóz konny, które służyły podczas wyjazdów do pożarów. Dopiero w późniejszym czasie zwierzęta zastąpiły konie mechaniczne. OSP otrzymała pierwszy samochód, którym był żuk. Stał się on dla druhów dopingiem do poprawy gotowości bojowej. Służył nie tylko do wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów, ale także i do akcji powodziowych. Sytuacja zmieniła się w 1998 roku, kiedy to po wieloletnim wysiłku strażaków udało się ukończyć budowę remizy. Działka, na której wybudowano remizę, należała kiedyś do Władysława Ukasika, od którego w latach 70. władze gminne odkupiły ziemię, planując na niej budowę sklepu i remizy. Środki na jej budowę skrzętnie odkładano z dochodów uzyskiwanych podczas organizacji zabaw tanecznych z ofiar mieszkańców Skórowej, którzy następnie wspólnymi siłami budowali budynek strażnicy. W 2006 roku na czele nowo wybranego zarządu stanęli prezes Franciszek Błoniarz i naczelnik Ireneusz Pruchnik. Świeżo powołane władze, starając się nadrobić wieloletnie zaniedbania, wiele wysiłku włożyli w dalsze unowocześnianie budynku remizy, poprawę jej wyposażenia i braki szkoleniowe członków OSP. Także w 2006 roku zakupiono dla jednostki sztandar, który swoją symboliką nawiązuje do kultu Matki Bożej Przeczyckiej i świętego Floriana. Uroczyste nadanie sztandaru dla OSP Skórowa nastąpiło 25 lipca 2010 roku. W 2009 roku OSP została wyposażona w samochód typu GBA Iveco, a w 2010 roku otrzymała terenowego Nissana. I przy wsparciu zarządu OSP Skórowa przy jednostce została powołana młodzieżowa drużyna pożarnicza. Formacja ta składa się z dziewczyn, które prężnie uczestniczą w życiu jednostki i reprezentują wielkim zaangażowaniem i silną wolą zwycięzcy strażacy, zarówno drużyna seniorów, jak i młodzieżowców uczestniczą w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, podczas których zajmują czołowe miejsca. Dzięki osiągniętym wynikom zarówno drużyna chłopców jeden raz, jak i dziewcząt trzykrotnie uczestniczyła następnie w zawodach na szczeblu powiatowym, co do tej pory jest największym osiągnięciem sportowym jednostki. Nie tylko działalność ratownicza i rywalizacja sportowa jest domeną miejscowej straży. Ochotnicy ze Skórowej włączają się również w życie parafialne organizowane przy kościele w Przeczycy. Druhowie biorą udział w uroczystościach odpustowych, pełnią straż honorową przy grobie pańskim i uczestniczą w wielu procesjach. Do wydarzeń, na których zawsze są obecni, należy odbywająca się 16 sierpnia w kościele Matki Bożej w Przeczycy z całego powiatu.
Druhowie z OSP Skórowa są także animatorami kultury we własnej okolicy, organizując zabawy taneczne. Angażują się bardzo mocno w organizację pikniku przy Szkole Podstawowej w Przeczyce. Dziękuję bardzo. Pozostali zaproszeni goście, jak i uczestnicy będą mieli możliwość wbicia symbolicznego gwoździa ze względu na upał, żeby nie przedłużać po zakończeniu uroczystości. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Skórowej. Warszawa, dnia 18 czerwiec 2015 rok. Podpisał Prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak. Pododdziały Maczność, Poczet Sztandarowy. Do dekoracji sztandaru wystąp. Pododdziały Skoczni. W uznaniu dorobku założycieli i kolejnych pokoleń Straży Pożarnej w Skórowej w imieniu najwyższych władz naszego związku dekoruję sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Skórowa srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Teraz będziemy świadkami prezentacji odznaczenia na sztandarze przed frontem pododdziałów. W skład pocztu sztandarowego wchodzą dowódca pocztu Katarzyna Barbarzak, sztandarowy próchnik Ireneusz, asystujący próchnik Natalia. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Franciszek Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian Barbarzak, Bronisław Próchnik. Srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Jan Ramut, Krzysztof Baran, Jarosław Baran. Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Wojciech Gil, Witold Baran, Ireneusz Próchnik, Adam Próchnik, Andrzej Błoniarz, Grzegorz Łukasik. Odznaczeni przed front szyku wystąp pododdziały Spocznij.
O wręczenie medali proszę druhata Basza, proszę również młodszego brygadiera Jacka Pawłowskiego i burmistrza miasta. Srebrny medal otrzymują Jan Ramut, Krzysztof Baran, Jarosław Baran. Brązowy medal otrzymują Wojciech Gil, Witold Baran. Brucha złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za służbę pożarniczą, teraz za wspieranie ochotniczego pożarnictwa. Gratuluję. Bruchu seniorze, w imieniu najwyższych władz naszego związku dekoruje drucha seniora złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Bruchu seniorze, wdzięczność nie zawsze przychodzi w szkole. Czasem się spóźnia, ale przychodzi. Ja mam wielką przyjemność dokonać odznaczenia. Gratuluję. Dziękuję za ofiarną służbę, czas poświęcony ludziom. Gratuluję. Naszego związku dekoruje drucha brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Bardzo serdecznie dziękuję za pożarniczą służbę, także reprezentacyjną w poczcie. Gratuluję. Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za udzielanie pożarnictwa, za służbę. Także gratuluję. W imię władz naszego związku dekoruję drucha brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Za dotychczasową służbę dziękuję. Gratuluję. W imię władz związku dekoruję drucha brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za służbę pożarniczą, za czas poświęcony ludziom. Gratuluję. Gratulujemy odznaczonym. Prosimy o brawa. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. Odznakami strażak wzorowy odznaczeni zostali Tomasz Łukasik, Marcin Małucki, Beata Szadek, Klaudia Bara, Paulina Barbarzak, Piotr Pruchnik. Szanowne druhny, szanowni druhowie, w dniu dzisiejszym otrzymujecie pierwsze odznaczenie korporacyjne naszej służby, odznaczenie strażak wzorowy. Nosić z honorem. Gratuluję, nosić z honorem. Gratuluję, nosić z honorem. Dziękuję.
zostali: Natalia Pruchnik, Magdalena Baran, Justyna Bałucka, Damian Sękiewicz, Mateusz Hędzelewski. Odznaczeni przed front Rzyku Wystąp, pod oddziały Spocznij. O wręczenie odznak proszę druha Jana Krajewskiego, wiceprezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Brzostku, również pana burmistrza Wojciecha Staniszewskiego oraz drucha Franciszka Buniarza, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórowej. Młodzieżową odznakę drużyny pożarniczej młodzieżowej otrzymują Natalia Pruchnik, Magdalena Baran, Justyna Bałucka, Damian Cenkowicz i Mateusz Hędzelewski. Brawa dla nich. Wyróżniają się w naszej gminie na zawodach. Wyróżniającym się druhom OSP pamiątkowe dyplomy. Bardzo proszę o wystąpienie druhów Anitę Pruchnik, Joannę Błoniarz, Joannę Ramut, Katarzynę Barbarzak, Kamila Łukasik i Ewę Małucką. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, wszystkim wyróżnionym. Szanowne druhny, szanowni druhowie, powiem krótko, drodzy państwo, szanowni mieszkańcy, powiem krótko, jestem pod ogromnym wrażeniem. W tej wiosce, w centrum jestem po raz pierwszy w życiu. Przejeżdżałem dołem koło rzeki wielokrotnie, ale tu jestem po raz pierwszy. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod wrażeniem atmosfery, mimo że wieś jest nieduża, jednostka stosunkowo młoda, ale nie najmłodsza, powstają jednostki, po was kilkanaście powstało, nadal trend jest rozwojowy, odłączają się różne środowiska, powstają przy parafiach jednostki, a więc to jest rozpoczęty ruch i powiem przy tej okazji, że ochotnicze pożarnictwo ma się bardzo dobrze. Zaświadcza to wasza tu obecność. Jestem pod wrażeniem tego, powiedzmy telewizyjnie, PR-u. Przygotowaliście na tą okoliczność bardzo ładną oprawę. Wymodliliście pogodę. Nie wiem, użył pan burmistrz chyba słowa przemodlenie. Nie? To jest nowa jakość społeczna. Przemodlić. Pewnie można. W każdym razie jest przygotowana publikacja. Te tablice, które przy okazji pani Maria mi wyjaśniła, co je, kto jest kim, to jest ważne. Napracować się to jedno, ale pokazać ludziom, że warto, to drugie. Bardzo szczerze gratuluję tym wszystkim, którzy zostali dzisiaj wyróżnieni i tym, którzy nie zostali, również gratuluję za wasz wysiłek. Jesteście praktycznie w każdym społecznym działaniu strażackim, parafialnym, gminnym. Zobaczyłem tą publikację, okazuje się, że najwyższa palma świąteczna to w waszym wydaniu, a na dodatek ten palmowy, czy jakby to sztandarowy przy tej palmie wystaje ponad dziewczyny, no, znacznie, a więc stosownie do wysokości palmy. Jestem pod wrażeniem atmosfery w tej gminie, panie burmistrzu. Rzadko się zdarza, żeby kolejni włodarze po sobie na jednej scenie i w jednym szeregu stanęli. Leszek, bardzo ci gratuluję twojego następcy, a następcy
poprzednika. Tak trzymać. Pochwalę się, byłem kiedyś w 90-tych latach pierwszym wójtem w Wielopolu. Stajemy w sześciu, po kolei jak się zmieniano, no życie nie znosi pustki. I takie słowa dość często słyszymy. Jak to fajnie, że potrafimy się uzupełniać. Widzimy tutaj twarze panów, pań, które przeszły na emeryturę, ale tkwią w ruchu społecznym. To strasznie ważne. Obiecałem Leszkowi, że będę mówił krótko. W związku z tym zachęcam was i zamawiam, panie burmistrzu, zorganizujcie w jakimś mniej gorącym okresie jakąś taką sympozjum, konferencję w Brzostku. Brzostek znany jest w świecie naukowym. W związku z tym przyjedziemy tu z występem do Skórowej i tu odbędziemy, dając satysfakcję środowisku, poszerzę swoją wiedzę. Bardzo serdecznie o to proszę, deklaruję uczestnictwo, natomiast deklaruję 16 przyjazd. I jeszcze jedno, jestem pod wrażeniem pracy, jaką wykonuje, czy wykonywał, nie wiem, czy teraz będzie wykonywał, wasz burmistrz. Otóż zdarzyło nam się, przygotowywaliśmy taką inscenizację historyczną z roku 1939, wejście okupanta do miasta Ropczyce, w którym mieszkam. Udało się, mieliśmy brawa, no może parę tysięcy widzów, co było wydarzeniem na skalę wojewódzką, to mało powiedziane. I samolot latał. Jeszcze bardzo, bardzo serdecznie za tą robotę również dziękuję. Wszystkich na święto bardzo serdecznie pozdrawiam. Druhom dziękuję za pracę. Druhnie, która pamięta bardzo dobre czasy, potem troszkę słabsze, a teraz znowu dobre. Szczerze gratuluję do dobrego samopoczucia, kondycji oczywiście, stosownie do pogody. No i do zobaczenia za 5 lat tu w Skórowej, bo myślę, że będzie okoliczne. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy za miłe i ciepłe słowa pod adresem wszystkich tutaj jednostek. Proszę o zabranie głosu starosty powiatu. Szanowny druhnie, druhowie, gospodarze dzisiejszej uroczystości, panie burmistrzu, szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy Skórowej. Dziękuję w imieniu własnym zarządu i przewodniczącego rady powiatu za zaproszenie. Gratulujemy wam pięknej uroczystości zorganizowanej na jubileusz. No i myślę, że jest to taki czas wspomnień. Nie będę drucha prezesa tutaj chciał jakoś poprawiać czy jego pobić w wystąpieniu, ale gratuluję jeszcze raz wszystkim, którzy zostali odznaczeni, wyróżnieni. Dziękuję za to, co przez te 50 lat robiliście. Myślę, że trzeba wam życzyć na kolejne lata sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Pan przewodniczący jeszcze wręczy taki grawerton okolicznościowy od rady i od zarządu. Dołączam się do tych gratulacji i chciałbym panu prezesowi wręczyć na pamiątkę ten grawerton z życzeniami dalszej owocnej pracy tutaj w tym środowisku i dla chwały mieszkańcom wsi Skórowa. Dziękuję bardzo. Wyróżnienie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Bardzo serdecznie przepraszam, ale tak strasznie chciałem was pochwalić. Umówiliśmy się z prezesem powiatowym, druhem Stanisławem, że wyjdziemy razem. Ale koło tej doniczki jest tak mało miejsca. Stachu, chodź teraz tutaj i mów swoje. W imieniu prezesa zarządu powiatowego oraz zarządu, członków zarządu chciałem przekazać list gratulacyjny do zarządu powiatowego dla prezesa jednostki OSP Skórowa. Panie prezesie, panie naczelniku, panie komendancie, drogie duchny, drodzy druhowie, szanowni samorządowcy, szanowni państwo. Z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórowej
pragnę na wasze ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Pragnę pogratulować wszystkim wyróżnionym, wszystkim odznaczonym. Ten dzień jest okazją do podziękowania wszystkim ochotnikom, strażakom za niesienie tej bezinteresownej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, mienia mieszkańców. Dzisiaj ochotnicze straże pożarne, musimy sobie to powiedzieć, że stają przed nowymi wyzwaniami, przed nowymi szkoleniami, nowymi wymaganiami. Aby to wszystko było możliwe, niestety trzeba liczyć na wsparcie samorządu i tutaj na ręce pana burmistrza i całego samorządu gminy Brzostek składam podziękowania za utrzymanie gotowości bojowej. Życzę również, aby patron wszystkich strażaków, święty Florian, otaczał was zawsze swoją opieką, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, w chwilach zwątpienia. Pragnę na zakończenie przekazać ten okolicznościowy grawer na ręce pana prezesa i życzyć raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podkarpacki komendant wojewódzki nie mógł uczestniczyć w tej dzisiejszej uroczystości. Bardzo przepraszam. Inne obowiązki uniemożliwiły. Również komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nie mógł przyjechać, ale zastępca obiecał, że przyjedzie, więc czekamy na niego. Na ręce drucha prezesa. Podkarpacki komendant wojewódzki i komendant powiatowy kierują okolicznościowe adresy. Dziękuję. Szanowny panie burmistrzu, panie prezesie, druhny i druhowie. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórowej obchodzi 50-lecie. Cieszę się razem z wami z tej uroczystości i jednocześnie gratuluję wszystkich działań w 50-letnim okresie istnienia jednostki. To wy, strażacy, ochotnicy, czuwacie, by nieść pomoc w wypadku zagrożenia. Podejmujecie inicjatywy, by zmieniać na lepsze swe otoczenie. Z wielką przyjemnością przekazuję serdeczne podziękowanie za pełną poświęcenie ofiarną i zaangażowaną służbę w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Składam szanownym państwu, druhnom i druhom życzenia bezpiecznej służby, satysfakcji z wykonywanych zadań, dalszych sukcesów w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Strażackie podziękowania kieruję do wszystkich, którzy w tej jednostce służyli i pomagali w chwilach zagrożeń. Do słów wdzięczności dołączam życzenia wszelkiej pomyślności w pracy i w życiu osobistym. Władzom samorządowym gminy Brzostek składam podziękowania za pomoc jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Z poważaniem Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przewodnicząca poselskiego zespołu strażaków, członek zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Proszę Państwa, tytułem podsumowania, jeżeli Państwo pozwolicie, kilka słów ode mnie. Pan Tabasz był łaskaw powiedzieć już wszystko, co można było powiedzieć na temat uroczystości i przebiegu. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, Straży Pożarnej tutaj w Skórowej, za poziom organizacji, bo on był wspaniały. I w tej oprawie, która została zafundowana i w całym tym przebiegu, który dzisiaj tutaj oglądamy. Tak, proszę Państwa, myślę sobie, że każda wieś, każde miasto ma swoich bohaterów tutaj w Skórowej. O bohaterach i takich wymiarze nawet ponadlokalnym mówi się o księdzu Jałowym, mówi się o księciu Mieczysławie Woronieckim, ale ja myślę, że oprócz tych bohaterów indywidualnych, ta miejscowość ma jednego bohatera takiego zbiorowego. Jesteście wy mni. Wy jesteście nim wy, Ochotnicza Straż Pożarna. 50 lat tutaj już jesteście, to prawie pół wieku. Życzę wam serdecznie, z całego serca, żeby następne pół wieku było równie budujące, aby was spotykały tylko i wyłącznie dobre chwile. Abyście mieli jak najmniej wyjazdów, a jak najwięcej radości i spełnienia innych funkcji związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Serdecznie wam wszystkim za to dziękuję. Dziękuję serdecznie zaproszonym gościom. W takim razie do zobaczenia. Myślę, że pewno na stuleciu, chociaż nie sądzę, żebym tego dnia u was się tutaj pojawił. Dziękuję. Ale od razu Państwu mówię, że pan Tabasz mówi, że on będzie. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości, z obecnych, pragnie zabrać głos?
Jeśli nie, oddaję głos druhowi Jarosławowi. Szanowni goście, druhny i druhowie, dziś nie musimy nikogo przekonywać, jak ważną rolę w naszym społeczeństwie odgrywają ochotnicze straże pożarne. Krótki rys historyczny naszej jednostki, przedstawiony na początku uroczystości, tylko w zakresie obrazuje naszą społeczną działalność we wsi i gminie. Ale organizację tworzą ludzie, dziś tutaj obecni, uhonorowani odznaczeniami, dyplomami, wyróżnieniami. Czujemy się szczególnie usatysfakcjonowani tym, że dostrzega się naszą społeczną zaangażowanie. Dlatego w imieniu wszystkich oznaczonych dziękuję za docenienie naszej społecznej działalności. Zostałem upoważniony w imieniu członków OSP Skórowa do złożenia szczególnych podziękowań pani sekretarz gminy Brzostek Lucynie Pruchnik oraz burmistrzowi Brzostku panu Wojciechowi Staniszewskiemu za pomoc i wspieranie naszej społecznej działalności. Na końcu dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za przybycie na naszą uroczystość. Dziękuję. Również w imieniu organizatorów pragnę złożyć szczególne podziękowania panu Piotrowi Szczepkowiczowi, druhowi Krzysztofowi Zegarowskiemu, Grzegorzowi Błazień, pani Marcie Dodolak, Grzegorzowi Kudłasz, firmie Rubicello, Joanna i Marek Przewoźnik, Arkadiuszowi Pruchnik, księdzu proboszczowi Sanktuarium z Przeczycy, Markowi Przybyło, Piotrowi Gonetowi, Stanisławowi Kardasz i Angelice Pruchnik. Dziękujemy za wsparcie i za pomoc w organizowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za zdrowe prowadzenie. Proszę wydać słowo na przykład. Pododdziały baczność, pododdziały lewo zwrot. Organizatorów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w części oficjalnej. Chciałam serdecznie zaprosić do chłodniejszego pomieszczenia. Przypominam, że można w dalszym ciągu dokonywać wbijania gwoździ, jak również wpisów do księgi pamiątkowej. W imieniu OSP Skórowa serdecznie zapraszam mieszkańców wsi na poczęstunek obok Domu Ludowego, jak również na towarzyszące dzisiejszym obchodom uroczystym występom. Wystąpi kapela Brzostowianie, jak również wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej Przeczycy, zespół BIS przedstawi program swój, a od godziny 18 zapraszamy na zabawę.
taneczną, gdyż będzie przygrywał zespół Mila.